W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy wiele wybitnych osób ze świata polityki, kultury i sportu. Wśród nich są także znane i cenione osoby związane z naszym regionem. W Dzień Zaduszny wspominamy tych, którzy odeszli. Działaczka społeczna. Swoje życie zawodowe poświęciła niepełnosprawnym intelektualnie dzieciom, związana ze szkolnictwem specjalnym. Honorowa obywatelka miasta Piłę. Były sędzia piłkarski polskiej ekstraklasy i sędzia międzynarodowy. Obserwator meczów z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organizator turniejów piłkarskich. Senator Sojuszu Lewicy Demokratycznej 3, 4 i 5 kadencji. W latach 1997-2001 pełnił funkcję wicemarszałka Senatu. Był także szefem pilskich struktur SLD. Pilski nauczyciel historii, regionalista i propagator wiedzy o Wielkopolsce. Salezjanin, w latach 80. kapelan pilskiej opozycji, honorowy obywatel miasta Piłę. Założyciel sekcji lekkoatletycznej w Pilskiej Gwardii, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym LO. Wychował kilka pokoleń sportowców. Działacz społeczny związany z Pilską Lewicą. Były przewodniczący Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.